Panie pośle, Patryk Jaki składa kolejną propozycję Hannie Gronkiewicz-Waltz, ale z jej strony no nie ma najmniejszego sygnału, że zamierza stawić się przed komisją weryfikacyjną w jakimkolwiek terminie. Czy pan jeszcze wierzy, że uda się panią prezydent przesłuchać przed końcem pracy komisji? Panie redaktor, wiara umiera ostatnia. Nadzieja. I nadzieja. Natomiast myślę, że przyjęcie propozycji pana ministra Patryka Jakiego przez Platformę Obywatelską byłoby dla Hanny Gronkiewicz-Waltz i dla całej Platformy Obywatelskiej wyjściem honorowym. Bo sytuacja dzisiaj pani prezydent, która po dzisiejszej konferencji w dalszym ciągu brnie z jakimiś takimi dziwnymi wiadomościami, dziwnymi zarzutami, które się nie pokrywają nijak z rzeczywistością, to jest jedno wielkie kłamstwo, nie służy ani Hannie Gronkiewicz-Waltz, ani Platformie Obywatelskiej, ale to już nie jest mój problem jako polityka Prawa i Sprawiedliwości, więc odrzucenie kolejnej propozycji to tak jakby odrzucać szacunek dla prawa, odrzucać chęć rozwiązywania problemów mieszkańców stolicy przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. To nie przystoi politykowi, który jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest też prawnikiem, jest profesorem prawa i twierdzi, że komisja jest niekonstytucyjna, formułując swoje argumenty, powołuje się właśnie na prawo. Czy jakakolwiek linia obrony przez nią stosowana ma jakieś uzasadnienie? Czy znajdują państwo logikę w tych jej wywodach? Powiem tak, gdybym miał kierować moje dziecko na studia prawnicze i wiedziałbym, że wykładowcą jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, bym się musiał mocno zastanowić, czy faktycznie pod te skrzydła przekazać swoje dziecko. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz ma tytuł profesora prawa, ale wiedza jest, myślę, że chyba raczej z poziomu pierwszego roku studiów prawniczych. Wielokrotnie już dawała temu powody poprzez ten spór kompetencyjny, nie potrafiła rozróżnić zasady przepisu szczegółowego nad przepisem generalnym w myśl paremii łacińskiej lex specialis derogat legi generali. Na tym budowała swoje wizje, swoje koncepcje. To dyskredytuje panią jako prawnika, więc myślę, że dla dobra samej Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy, prawnika, wiceszefowej Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, byłoby stawienie się przed komisją i odpowiedź na, no co powinien powiedzieć, trudne pytania, ale jednak pytania, bo to, co dzisiaj obserwujemy, jest taką komedią dell'arte we włoskim wydaniu, najlepszym wydaniu, gdzie raz mamy maskę poważną, raz komiczną. Hanna Gronkiewicz-Waltz od wielu lat już tą drugą maskę założyła, komiczną, no i nie ukrywajmy, no, daje upust różnego rodzaju komentarzom, które można zaliczyć do komentarzy kpiących trochę z pani prezydent. To chciałam jeszcze zapytać, kto pana zdaniem byłby lepszym następcą Hanny Gronkiewicz-Waltz z ramienia PiSu? Mówimy o wyborach samorządowych. Czy powinien wystartować na jej stanowisko marszałek Senatu Stanisław Karczewski, czy Patryk Jaki, minister Patryk Jaki? Ostatnio w Prawie i Sprawiedliwości głośno o sondażu wewnętrznym, który pokazuje, jak wyglądałyby szanse obu kandydatów w starciu z Rafałem Trzaskowskim, który z kolei już nie kryje, że bardzo, bardzo chciałby ubiegać się o tę schedę. Który z kandydatów byłby lepszy? Rafał Trzaskowski to szef kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czyli tak de facto Rafał Trzaskowski, nie potrafiący odciąć się od złodziejskiej reprywatyzacji w czasie kampanii wyborczej, w jaki sposób ponosi odpowiedzialność również za ten stan rzeczy, jaki dzisiaj jest. To wątpliwa rekomendacja na to, aby kandydował na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ale wróćmy do kandydatury Prawa i Sprawiedliwości. Pani redaktor, w przestrzeni publicznej pojawiają się dwa nazwiska. Pana marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego, przepraszam bardzo, i Patryka Jakiego. Ale czy to są ostatnie nazwiska? Nie wiem. Gdybyśmy się mieli zabawić w taki tryb daleko przypuszczający, ja nie mam zdolności profetycznych, więc nie potrafię przewidywać przyszłości w sposób taki zdecydowany, ale myślę, że jeden i drugi to są dobre kandydatury. To jakie mają zalety? Proszę wymienić ich zalety, bo pewnie o wadach nie będzie pan chciał mówić. Idealny byłby ktoś trzeci, który posiada zalety Patryka Jakiego i pana marszałka Karczewskiego, natomiast jeżeli chodzi o, zacznijmy od pana marszałka Senatu, człowiek wyjątkowej klasy, wiedzy, polityk, marszałek Senatu, warszawiak, urodzony w Warszawie, lekarz, potrafiący spinać różne opcje polityczne jako marszałek Senatu, udowodnił to wielokrotnie. Niektórzy mówią mało wyrazisty.
Czasami ta mało wyrazistość w zarządzaniu stolicą państwa jest cechą pozytywną. Nie trzeba być fajterem. Warszawa potrzebuje spokoju, bez wątpienia, ale też twardej ręki. Co by nie powiedzieć, pan marszałek, jako głowa rodziny ma też na pewno rękę taką, że tak powiedzmy, twardą. Patryk Jaki za to ma wizerunek właśnie fajtera. Patryk Jaki, polityk młody, to jest ta nowa generacja 40-latków, 30-kilkulatków. To świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma dość szeroką, długą ławkę zdolnych polityków, więc myślę, że nadaje się również jako kandydat do zarządzania miastem stołecznym Warszawa. Poznał jej najważniejsze problemy, zarządzając, kierując pracami Komisji Weryfikacyjnej. Nie za młody? Proszę Panią, myślę, że nie, bo jeżeli mówimy, że jest za młody, to na drugą szalę połóżmy doświadczenie, które już zdobył jako polityk, jako radny, przecież był samorządowcem, a więc posiada te atrybuty, które predestynują go do tego, aby ubiegać się o urząd prezydenta. A czy zdoła przyciągnąć ten bardziej umiarkowany elektorat, którego w Warszawie jest całkiem sporo? Patryk Jaki potrafi współpracować z różnymi środowiskami w ramach badania tej dzikiej, złodziejskiej reprywatyzacji, czy generalnie reprywatyzacji warszawskiej, bo spotyka się, kontaktuje się również z tymi środowiskami, które są po lewej stronie sceny politycznej, nawet bardzo mocno po lewej stronie politycznej, i potrafi znaleźć wspólny język, dostrzega zasługi tych organizacji w tropieniu tego złodziejstwa, które śledziliśmy przez lata, a nie było żadnej innej reakcji pani prezydent, więc myślę, że ma szansę również pozyskać ten elektorat, zwłaszcza w drugiej turze wyborów, gdzie już się wieści, że przegra z kandydatem Platformy Obywatelskiej. To kiedy decyzja? A o to nie wiem, proszę Panią. Koniec roku? Myślę, że gdzieś przełom roku na pewno, 2018-2019.